Szanowni Państwo, witam serdecznie w pierwszym odcinku szkolenia online dotyczącego inwestowania w sztukę. Nazywam się Tomasz Dziewicki, jestem kierownikiem działu sztuki dawnej domu aukcyjnego Desa Unikum. Chciałbym dzisiaj syntetycznie omówić kwestie związane z bezpieczeństwem inwestycyjnym płynącym z kolekcjonowania obiektów sztuki dawnej oraz kryteria, jakimi należy się posługiwać, budując swój własny zbiór. To, co nazywamy zwyczajowo sztuką dawną na rynku, to są różne prądy, tendencje, kierunki rozwijające się od końca XVIII do pierwszej połowy XX stulecia. To jest czas zwyczajowo od oświecenia i romantyzmu do różnych tendencji w sztuce dwudziestolecia międzywojennego. Podaż dzieł sztuki z tego zakresu jest niewątpliwie mniejsza niż w przypadku mistrzów sztuki współczesnej, sztuki powojennej, z racji na ich muzealizację, przede wszystkim tych wybitnych obiektów, ich rozproszenie, a niekiedy nawet zniszczenie wiążące się z różnymi zawiruchami dziejowymi. To też pojawienie się dobrej czy wybitnej klasy obrazów, rzeźb, rysunków, małych mistrzów sztuki dawnej, ale też tych wielkich nazwisk, stanowi zawsze duże wydarzenie i spotyka się ze znacznym zainteresowaniem polskich kolekcjonerów. Rynek sztuki jest stosunkowo niezależny od innych tradycyjnych rynków i wykazuje się w perspektywie historycznej dużą stabilnością. W czasie rynkowej recesji, w kontekście kryzysu 2008 roku i trochę później, to właśnie obiekty sztuki dawnej, dzieła artystów o utrwalonej pozycji, o rozpoznawalnym nazwisku, zachowały wysokie ceny, niekiedy nawet je przekraczały. Mowa tu oczywiście o takich gigantach jak Pablo Picasso, Claude Monet czy Edgar Degas, ale dla całego sektora rynku związanego z twórczością artystów XIX-wiecznych i początkowo XX-wiecznych, ta stabilność była jasna, była widoczna. W owym czasie kupowanie i posiadanie dzieł sztuki dawnej stanowiło, a i współcześnie oczywiście nadal stanowi, świetną alternatywę inwestycyjną. W Polsce wśród top 1000 transakcji na rynku sztuki aż 63% to transakcje związane właśnie ze sztuką dawną. Jedne z najwyższych rekordów na dzieła sztuki to rekordy na prace artystów uwielbianych przez publiczność muzealną, artystów szalenie cenionych przez historyków sztuki czy kolekcjonerów. Wśród tych nazwisk wymienić można tylko Stanisława Wyspiańskiego, Jana Matejkę czy Jacka Malczewskiego. Nasuwa się pytanie, czy istnieje w ogóle ryzyko związane z inwestowaniem w obiekty sztuki dawnej? Odpowiedź to praktycznie nie, bo wysokiej klasy prace stworzone przez istotnych artystów sztuki dawnej posiadają stabilne notowania. To przykład Mojżesza Kislinga, którego notowania w perspektywie ostatnich lat, dekady są nad wyraz stabilne. Te dzieła utrzymują wysoką wartość, a wahania roczne obrotu sprzedaży prac tych artystów w Polsce i na świecie zależą od nie odpowiadają się na rynku dzieł wybitnych, jak miało to miejsce w zeszłym roku w przypadku Józefa Branta, kiedy to na rynku w Dessau Unikum pojawiły się dwa jego wybitne obrazy sprzedane za kwotę 2 milionów złotych każdy. Jeśli takie prace się pojawiają, to wówczas te skoki są klarownie widoczne. Natomiast te wykresy i te krzywe dla artystów sztuki dawnej są generalnie dosyć jednorodne i stabilne. Obiekty sztuki dawnej są generalnie bardzo stabilną lokatą kapitału, niepodatną na zawirowania innych rynków. I kolekcjoner, który oprócz takich korzyści jak obcowanie ze świetnym dziełem sztuki, może właśnie zyskać również finansowo. Przy powrocie na rynek prace sztuki dawnej bez problemu tę uprzednio osiągniętą wartość zwracają. Z drugiej strony w przypadku zakupów sztuki dawnej czas jest absolutnym sprzymierzeńcem inwestora. I dzieła, które były skryte w kolekcji prywatnej kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, powracając na rynek do sprzedaży, potrafią zwielokrotnić swoją wartość i przynieść tym samym właścicielowi, inwestorowi znaczące
rosnący zysk. I tutaj tylko trzy przykłady ilustrujące tę tezę, będący do tej pory rekordem na dzieło sztuki dawnej w Polsce: pastel Stanisława Wyspiańskiego, Macierzyństwo, sprzedane w Dessau Unicum w 2007 roku. Z 300 tysięcy złotych wylicytował się do kwoty 620 tysięcy złotych. 10 lat później to samo dzieło powraca na rynek i w Dessau Unicum zostaje sprzedane za kwotę 3 700 tysięcy złotych, przebijając górną estymację o niemalże 2 miliony złotych i zwiększając swoją wartość niemal sześciokrotnie. Tym samym Wyspiański w ciągu każdego roku zyskiwał na wartości 60%. To jest imponująca liczba i niewątpliwie najbardziej spektakularny przykład z tego zakresu. Festyn z lampionami Wojciecha Weissa, dzieło sprzedane niecałe 2 tygodnie temu na aukcji sztuki dawnej w Dessau Unicum. Praca, która po 14 latach wróciła na rynek i w porównaniu do pierwszej sprzedaży w Dessau Unicum zwiększyła swoją wartość niemal trzykrotnie. Trzeci przykład. Rzadka, wczesna praca Henryka Haydena, kupiona przez polskiego kolekcjonera w prestiżowym domu aukcyjnym w Nowym Jorku, została sprzedana w Warszawie po 12 latach 3,5 raza drożej. I ten przypadek Haydena wskazuje na jeden istotny trend. Coraz większe umiędzynarodowienie polskiego rynku i zainteresowań kolekcjonerskich, jak również rosnące ceny polskich dzieł sztuki. Oczywiście nadal relatywnie niższe w stosunku do swoich zagranicznych istotnych analogii, lecz zmniejszające kiedyś znaczący rozdziew. Dzisiaj ten rozdziew okazuje się w perspektywie transakcji aukcyjnych coraz mniejszy. To niedoszacowanie wielu dzieł, wielu artystów, tendencji, kierunków w sztuce polskiej sprawia, że szczególnie sztuka dawna stanowi dobre pole do rozpoczęcia przygody kolekcjonerskiej. Ci, którzy tę przygodę zaczynają, pytają, jak i co zbierać. I wielu ważnych polskich kolekcjonerów, marszandów na tak zadawane pytanie odpowiada w mediach, w wywiadach, że należy zbierać to, co się podoba. Niewątpliwie inwestycje w sztukę dawną są zdecydowanie inwestycjami długofalowymi, i należy wybierać dzieła, które zbiegają się po prostu z naszymi gustami estetycznymi. Należy wybierać dzieła z dobrym pochodzeniem, najlepiej mające swoją literaturę, wystawiane w epoce lub wystawiane współcześnie. Istotny jest również stan zachowania tych prac. Im lepiej dzieło jest zachowane, tym stanowi lepszy dokument swoich czasów, tym większą ma wartość symboliczną, historyczną, także finansową. Decyzje kolekcjonerskie dobrze jest powierzyć oczywiście własnemu smakowi i intuicji, lecz to niemożliwe jest zupełne odrzucenie wiedzy koneserskiej czy historyczno-artystycznej. Należy czytać na temat artystów i ich dzieł, należy odwiedzać wystawy, rozmawiać z profesjonalistami czy przyglądać się ofertom domów aukcyjnych. Fałszywym przeświadczeniem absolutnie jest konieczność posiadania dużego majątku, aby rozpocząć kolekcjonowanie obiektów sztuki dawnej. Aukcje prac na papierze, aukcje grafiki dawnej, aukcje typu outlet oferują prace mniejszych mistrzów i pozwalają je nabyć za kwotę kilkuset czy mniejszych kilku tysięcy złotych. Nazwiska typu Malczewski, Mehofer, Stryjeńska, Weiss, Pankiewicz, Kiesling, Brand, Wyczółkowski, Stanisławski są dostępne w ofercie tych aukcji w formie prac papierowych czy graficznych właśnie, dostępnych od tego niższego pułapu finansowego. Oczywiście należy szukać okazji cenowych, lecz nie należy zapominać o jednej ważnej kwestii, że na wartość dzieła sztuki składa się również tak zwana dywidenda emocjonalna, charakterystyczna właśnie dla inwestycji alternatywnych. Inwestycja w dzieło sztuki może przynieść inwestorowi korzyść finansową, lecz również przydać dużą wartość niematerialną. Nie wahajmy się wydawać nawet nieco wyższych kwot niż założone na prace bardzo dobre czy wybitne i takie, które naprawdę nam się podobają, bo w perspektywie kilku czy kilkunastu lat, nawet jeśli wysoka kwota zakupu, zwróci się w pewnym momencie z naddatkiem. Zakup dzieła sztuki powinien być nasycony też naszą osobistą emocją, naszym osobistym przeżyciem tego dzieła sztuki, a historia rynku i sprzedaży wybitnych zbiorów ważnych kolekcjonerów dowodzi, że ich wiedza, ich niezwykłe gusta i rozeznanie w sztuce dodawały wartości dzieł sztuki, firmowały właściwie ich zbiory. Ja osobiście zachęcam Państwa, żeby w tym specjalnym
czasie przeprowadzać własne poszukiwania, czy to w ofercie galeryjnej, czy aukcyjnej, ale również w książkach, w zasobach internetowych, żeby te decyzje kolekcjonerskie, które Państwo podejmują lub za chwilę będą podejmować, były jak najbardziej świadome i zgodne z Państwa gustem. Ja serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w Deseoniku.